Do Kiepskich przyjeżdża rodzina Pertka ze wsi, aby wziąć udział w festiwalu piosenki ludowej. Waldek z ojcem oglądają relacje z festiwalu piosenki ludowej. Kiepski opowiada synowi, że na tym trzepie się dużą kasiorę. Dylu, dylu na badylu i chłopstwo takie, taką forsę koszą, że to w ogóle synek. Cyc pyta, czemu ojciec tego nie robi. Ten odpowiada, że jest z miasta. No co ty, Walduś, no przecież ja jestem z miasta. To widać. Do Kiepskich przyjeżdżają goście. Wujek Władek, ciocia Genia oraz ich dwie córki. Przyjechali na koncert. No przyjechali na festiwal. Lubimy się tak czasem z babami pomuzykować. Ćwiczą całymi dniami, aż biedny wujek połyka gwizdek. Ola Boga! Połknął gwizdek i głos postradał. Wszyscy liczą na Fertka. Kiepski próbuje, jednak nie udaje mu się. Po namowie Halinki zgadza się na zagranie na festiwalu. Fertek wygrywa złote kierpce. Wujek wypluwa gwizdek. Wygrali w złote kierpce! Niestety, Józef Kwipała Bong Gąsienica, kilkukrotny mistrz, goni Fertka szczupagą i chce mu zabrać kierpce. Fertek musi mu je oddać.